Cześć, ja jestem Kinga i witam Was na kanale Korakuna. Dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda mój pokój w amerykańskim akademiku. Więc tak wygląda korytarz. Tutaj jest mój pokój i moja gwiazdka. Trzeba otworzyć, jak zwykle potrzebuję karty. Przykładam i zapraszam. Zacznijmy może od tego miejsca, w którym właśnie jestem. Jest to moje łóżko. W tym roku mam pojedyncze. W tamtym roku byłam również sama w pokoju i mogłam sobie złączyć dwa łóżka. W tym roku jestem w takim mini apartamencie, który jest przystosowany od razu dla innej osoby, więc nie miałam drugiego łóżka i niestety to jest największy minus tego pokoju. Muszę mieć właśnie pojedyncze łóżko i dość wysokie łóżko w porównaniu do tamtego. Wiem, że można je zniżyć, ale wtedy bym nie miała gdzie dać tej szuflady właśnie. I dlatego zostawiłam już tak, jak jest. Dzięki temu, że mam takie wysokie łóżko, mogę też dużo rzeczy zmieścić na dole, pod tym łóżkiem. Schowałam tam walizki, schowałam tam również kartony z jakimiś pierdółkami, które pozostawały z tamtego roku i nie za bardzo wiem, co z nimi zrobić. Oraz również z dekoracjami na święta czy Halloween. Mam też tam właśnie taki stoliczek, gdzie mogę położyć sobie telefon, który się ładuje i tak dalej. Ogólnie to łóżko nie było tutaj w tym miejscu, gdzie było. Przestawiłam je z powodu klimatyzacji. Ponieważ klimatyzacja jest tutaj, na górze i łóżko było tam, gdzie teraz mam biurko, więc prosto wiało na łóżko i pierwsza noc dla mnie była po prostu okropna, bo zamarzałam. I również zakleiłam tę klimatyzację. Na zimę będę musiała to odkleić, ponieważ z tej dziury właśnie będzie leciało ciepło. Tutaj też, jak widzicie, są moje zdjęcia. Zdjęcia z moją rodziną, z moim chłopakiem, nawet znalazł się tu kot. Poprzyklejałam listki, które poodpadały z tamtego roku z moich lejan i przykleiłam je tutaj. Również możecie widzieć takie kabelki, to są światełka. Tutaj też mam misia, którego dostałam właśnie od mojego chłopaka. Tutaj mam również klucze, mam taki przyczepiony właśnie wieszaczek malutki i zawsze tutaj sobie wieszam klucze, żeby było po prostu wygodnie, jak będę wychodzić od razu. Zawieszam, wychodzę, biorę z powrotem i tyle. Tutaj mamy drzwi wejściowe. Zimno z nich wieje. Tutaj mamy lustro, również poprzyklejałam sobie zielone listki, które odpadły w tamtym roku. No i co, więcej nie ma co dodać. Drzwi, lustro, lustro. Tutaj, jak widzicie, jest dużo przestrzeni. Mam tutaj właśnie różne rzeczy. A tutaj to właśnie ta szuflada, najważniejsza. Tutaj sobie dałam kocyk, który Iza mi zostawiła. I jest on kocykiem podróżnym, biorę go zawsze jak wyjeżdża. W pierwszej szufladzie możecie zauważyć, że mam skarpetki, majtki, topy i różne takie po prostu podstawowe rzeczy. W kolejnej szufladzie tutaj moje kosmetyki do malowania, zapas od spice'ów, białki, gumki do włosów, scrunchie, patyczki do uszu, różne inne gumki. Tutaj mam w koszyczkach poukładane, gdzie są właśnie podpaski, tampony i tak dalej, a tutaj mam całą apteczkę z Polski. Nawet mam Aviomarine. Mam różne maści, gdyby się coś stało, nawet Voltaren. Mam wszystko, dosłownie wszystko, co tylko jest możliwe, no bo nigdy nic nie wiadomo, lepiej być przygotowanym. Tu jeszcze z tyłu jest prostownica do włosów. No i ostatni. To jest szafka z duperelami. Mam tu takie artystyczne rzeczy, ale również mam farelkę, czy flagę, czy resztę listków, które pozostawały, też jakieś gry, więc... Tak to wygląda. Też mam po Izzy kwiatuszki. Zastanawiałam się, czy mam po prostu je tutaj nie powpinać na ścianie, ale jednak zostawiłam je i nic nie robię. Z kolei szafę. Moja szafa
wygląda tak. Nic specjalnego. Różne bluzy. Właśnie taką na przykład z tamtego roku. Z tego roku. W tamtym roku układałam kolorystycznie, ale w tym roku z kategoriami, że tu mam bluzy, jakieś sweterki zimowe, golfy takie. Później właśnie mam takie jakby bluzki do chodzenia na co dzień, czy coś takiego. Później takie luźniejsze bluzki, typu właśnie taka na przykład, że gdzieś tam jak luźniej chcę się ubrać. I na koniec mam właśnie treningowe koszulki do zniszczenia, można powiedzieć. Sukienkę na końcu, bo tam się po prostu jest na końcu sobie, jest i nie widać, nie przeszkadza mi. A tutaj rękawki, dwie pary, zawsze na trening. Spodenki, jakieś właśnie jeansowe. Mam spodenki, leggingsy i takie różne na treningi. Dużo spodnie, jeansy, jakieś właśnie zielone, niebieskie, zwykłe na czarnym. Tutaj mam jersey, czyli koszulki meczowe i rozgrywkową. I na górze możecie zobaczyć, że trzymam dość dużo rzeczy. Zamknę to. I jest coś, czym chcę się bardzo pochwalić. Jest to oto ten piękny kwiatuszek. Jest to pierwszy kwiatek w ogóle w moim życiu, więc mam nadzieję, że przeżyje ze mną do końca roku. Później będę musiała go komuś ofiarować, żeby się nim zajął, bo nie wezmę go ze sobą do Polski. Ale będę o niego dbać właśnie przez ten rok i mam nadzieję, że da radę. Więc mam nadzieję, że wytrzyma rok i może później znajdzie dobrego właściciela, który go przesadzi. To jest mam właśnie kotka z tamtego roku. Mam tu też słuchawki, książki do nauki, boksy, które dostały, kwiatki, które dostały chłopaka, krem bardzo potrzebny. No i tablet, też sobie tutaj składam tablet, żeby po prostu było mi wygodniej. Tutaj możecie zauważyć, przykleiłam sobie kolejne wieszaczki i tutaj wisi moja kurtka zimowa. Nie, na razie nie wkładałam tam, jest tutaj i raczej tutaj będzie jej docelowe miejsce. No i to tyle w sumie tutaj. No i jeszcze mamy przepiękną flagę, polską flagę. Musiała się po prostu tutaj znaleźć. A tutaj mamy już piękne biurko. Leży na nim album, nad którym pracuję z tamtego roku. Jest to album ze zdjęciami po prostu, z pamiątkami. Rysuję raczej w taki artystyczny sposób to wszystko, żeby to fajnie miało właśnie taki, nie wiem, vibe. Lubię tak po prostu i staram się to ładnie wszystko organizować, żeby była fajna pamiątka. Będę to zabierać do Polski, a jest to dość ciężkie. Ja mam też małpkę od Izy. Kto oglądał film walentynkowy, to pamięta. Zwykła woda z pędzelkami, lampkę i coś, co niedawno kupiłam i po prostu uwielbiam. Dyfuzor po prostu na parę, wodny, robi taką parę, plus do tego dokupiłam właśnie takie przecudne olejki i one tak pachną, że normalnie uwielbiam to. Tutaj w tych szufladach dzieje się takie coś. Tutaj mam samą elektronikę, jakieś GoPro, powerbank, który mi się właśnie zepsuł. Jest naprawdę w okropnym stanie, spadł mi i się roztrzaska. Ewidentnie nie działa. I mi nie chce działać. Kabelki, GoPro, kolejna flaga, którą użyłam na Media Day. Kalkulator. Następnym. Artystyczne rzeczy, moje ulubione, washi tape, kredki, farby, naklejki, te farby w ogóle już naprawdę muszą po prostu zostać wymienione. Sharpie, jakieś różne kolorowe te nożyczki, no naprawdę dużo takich fajnych rzeczy. I na końcu jeszcze do paznokci. Oraz świeczki. Uwielbiam świeczki. Tą niedawno kupiłam. Jest
piękne. A to czasami pójdzie i to tak pachnie trochę jak piccolo. Jeżeli ktoś wie, jak wiśniowy piccolo pachnie, to to właśnie bardzo, ale to bardzo przypomina. Wszystko właśnie mieści się tutaj. Teraz zapraszam Was do mojej kuchni, jeżeli można to tak w ogóle nazwać. Co prawda, jedyne co mnie tutaj zostało, to był zlew, ale dzięki moim znajomym na przykład mam właśnie taki elektryczny palnik, jeżeli można tak nazwać. Daniel w tamtym roku właśnie zostawił to dla mnie. A tutaj mam różne takie przybory do gotowania, jak właśnie jakieś patelnie czy garnki. Raczej zależało mi na jakichś takich po prostu tańszych, widziałam najtańszą możliwą opcję. No i tak się prezentuje szafka z przyborami kuchennymi. Tutaj mam jedzonko, jak widać. Jest tutaj kilka płatków, jest też segregator z dokumentami. Jest popcorn. Tutaj mam Barilla, zapas właśnie makaronu, bo gdy jest coś niedobrego w kafeterii, to po prostu robię sobie coś do jedzenia. Mam Lipton, herbatkę, najważniejsze, bo herbatka musi być. Kolejna pasta, makaron Barilla, jakieś tutaj też z Food Pantry mam, króliczki. I tutaj chrupki. Kawa, która się okazała strasznie niedobra, bo jest niby bezkofeinowa, a i pasak. No i słodycze. Tutaj mi też troszkę słodyczy z Polski zostało, ale głównie to są właśnie słodycze z tego, wszystko to mam, które już sobie kupiłam. Mam też cukier w saszetkach. Dostałam to od Dana z kafeterii, żeby nie musiała kupować takiego dużego cukru. Mam również czajnik. Czajnik musiałam już kupić i jest też miejsce podłączenia kontaktów i właśnie tej całej tych całych lian świecących. I co? Przechodzimy dalej, przechodzimy do lodówki. Na lodówce, jak widzicie, mamy magnesy. Mam magnes Oklahoma i Kansas. Było to po tym naszym wyjeździe do Teksasu. Po drodze właśnie byliśmy w Kansas i Oklahomie. Zatrzymaliśmy się na stacji, więc kupiłam sobie. W Polsce mam również z Denver, albo też z Teksasu, z Chicago, więc zbieram i na pewno pojawi się tutaj więcej. Na górze lodówki mam tutaj plakaty nasze, ponieważ nie chcę, żeby się pomięły, a chcę je zabrać do Polski. No i co jest w środku lodówki? No nie za dużo, ale zawsze coś jest. Jest to Pepsi, którą kupiłam niedawno i jest też taki pyszny deser, który zabrałam z dzisiaj rano z kafeterii. Pyszny. To jest jogurt, granola, po prostu jakieś owocki. Od czasu do czasu takie po prostu się cuda dzieją i teraz się zadział, więc musiałam wziąć na wynos. Są też bajgle, serki do tych bajgli, marchewki, masło też tutaj mam, też z kafeterii zabrałam. Mam sos pomidorowy z Barilli, tradycyjny, pesto, cebulę, pomarańcze, jakąś kawę, która podobno jest niedobra, jogurty i herbatę. Więc tak wygląda lodówka. Można zamknąć. I teraz, co jest pod zlewem? No oczywiście, że w polskiej kuchni musi być kosz. Pod zlewem musi być. No i co? Worki na śmieci, opakowania po różnych innych rzeczach, łapka na muchy. No i tyle. Nie ma tu zbyt dużo mówić o tej kuchni. Tutaj na ścianie są obrazy malowane z Izą. Ta pszczółka była malowana z Izą na zmianę razem z tym obrazem. Mieliśmy po 10 minut i co 10 minut się zmienialiśmy. I takie właśnie oto dzieła powstały. Ten obraz namalowała Iza sama, ale mi go zostawiła, więc musiał się to pojawić. Ten obraz to był po prostu abstrakcja miała być, a wyszło coś takiego. Rysowaliśmy to z dziećmi trenera z piłki nożnej, a to był w ogóle przypadek, bo po prostu poszliśmy z Izą i z farbami gdzieś sobie usiąść, malować i one wtedy przybiegły i później się okazało, że to dzieci nowego trenera piłki właśnie nożnej. Więc
pomogły nam po prostu. I tutaj mam puzzle, które Iza dostała ode mnie w prezencie w tamtym roku. I tutaj jest SpongeBob, który jest właśnie moim pierwszym rysunkiem. I tak to po prostu się prezentuje. Tutaj mamy również włącznik. Się świeci światło. Pewnie mnie teraz lepiej widać. Mogłam to zaświecić od początku. Głupia ja. I tu przechodzimy do magicznych drzwi, na których widnieją dwa piękne plakaty. Jeden z tamtego roku i drugi z tego roku. Są śliczne, uwielbiam je. A te drzwi, magiczne drzwi, prowadzą do łazienki. Łazienka jak łazienka. Mam prysznic. Większość rzeczy przywiozłam z Polski. Jak to właśnie OnlyBio i tak dalej. Wszystko z Polski jest. Dużo też rzeczy mi zostało z tamtego roku, więc na razie to wygląda, jakbym miała zapas. Ale ja wiem, że to mi nie wystarczy i w grudniu przywiozę pewnie kolejne rzeczy. No to wiadomo, tutaj ręczniczek. Stoję sobie na wycieradce, tak żeby nie chlapać, jak wyjdę od razu spod prysznica. No i tu jest kibelek. Kibelek jak kibelek, myślę, że każdy wie, jak wygląda kibelek. Ale te amerykańskie są trochę inne, bo na przykład ten nie ma klapki. Jest też dużo niższy niż w Polsce i większy. W takim sensie, że jest dłuższy i szerszy. I tu już zależy od jakiego kibelka. Albo w ogóle nie wciąga i jest okropny, albo po prostu wciągnie wszystko razem z tobą. W tamtym roku ja miałam taki, że mógłby im nie wciągnąć, a w tym roku mam taki, który ledwo co się spłukuje. Naprawdę czasami z nim ciężko. Teraz ładnie spłukał. Tutaj mam zmiotkę i wszystkie różne takie inne rzeczy. Mam też psikać, żeby było ładnie pachniało. Ręcznik do rąk. Tutaj mamy kosz na śmieci. Kosz na pranie. No. I teraz przechodzimy do miejsca z lustrem. Voila, nie ma co tu dużo mówić. Tu moje kosmetyki wszystkie. Mam do kosmetyki do włosów, do ciała, do twarzy, czy tam do makijażu. No wiadomo, szczoteczka, czy grzebień, szczotka, no. Takie podstawowe rzeczy. Myślę, że każdy takie coś ma. No i lustro. I to jest przede wszystkim o tyle dobre tutaj, że nie muszę chodzić właśnie ze swoim koszykiem się umyć, tylko mam wszystko tutaj na miejscu i nie muszę się martwić też, czy ktoś jest pod prysznicem, czy nie, bo zawsze mam to dla siebie, więc to jest naprawdę duży, duży, duży plus. I co tutaj mam na dole? Głównie taką chemię po prostu. Coś do mycia kibelka, jakieś rękawiczki, bryzę właśnie z Polski przywiozłam do prania. Papier toaletowy, kolejny ręcznik, taki awaryjny, bardziej gdyby się coś rozlało i tak dalej, bardziej to... Tak to się prezentuje. Nie ma za bardzo co więcej pokazywać. Cała łazienka. To by było na tyle,
żegnam się z Wami, dziękuję za oglądanie i zapraszam Was do subskrybowania i lajkowania, bo dzięki temu nie przegapicie żadnego odcinka. I jeszcze raz dziękuję Wam bardzo serdecznie za każdą aktywność i do zobaczenia w następnym odcinku. Bye!